ulubieńcami. Czerwca nie... Przesuń się trochę. Nie jesteśmy same, jest z nami Frania, ponieważ urządzała tutaj takie sceny, taki pisk. Ona po prostu kocha Renatę i musi być tutaj z nami, także miłość. Wybaczcie. Tak. No. I mamy taką zabawkę teraz. Tak, to jest nasz tak, żeby było wiadomo, że to jednak jest Franka, tak? No. Proszę. Dobra, od czego dziewczyny zaczniemy? Od rozświetlacza do ciała. Tak. Takie coś po prostu na lato. Tak, i to jest jakby... Nasz ulubieniec to zdecydowanie ten taki trochę wysłużony, oblepiony rozświetlacz z Bath & Body Works. Ten produkt używamy naprzemiennie razem, pożyczamy sobie go, ponieważ to nie jest produkt, który kupiłyśmy w tym roku, bo pewnie druga flaszka, drugie opakowanie by było, ale niestety nie ma. Nie widać. To zrobimy zbliżenie. Niesamowicie bardzo fajna taka tafla mieniąca. No powiedz, tak. Co o tym myślisz? Tak, on, to nie jest taki typowy brokat. Dobra, tylko... to jest jeszcze taki nasz sekret. Jak robimy zdjęcia Bożeny paznokci zawsze na Instagramie, to najczęściej właśnie ten produkt rozświetla jej bardzo fajne dłonie, więc tu po prostu... Ja powiem tylko jedno tak. O tym balsamie, że przy nim nie trzeba już używać perfum, bo pachnie po prostu... Jak to wszystkie te zapachy Bath & Body, tak. Tak? A ten jest na takiej ten zasadzie... Jest, tak, ten jest na zasadzie coś z Avonu, czyli mam dozownik albo więcej tego glossu, albo więcej tego balsamu. Mów normalnie, nie branżową tą, czyli brokat w jednym. Tak. Balsam w drugim i tutaj po prostu dowolność, ale to jest naprawdę słuchajcie, bardzo fajne. To jest taka bardzo drobno zmielona mika, a tu jednak to są takie drobinki. Więc tak, te drobinki bardziej się świecą, a tutaj robi się tak po prostu powłoka. Jeżeli gdziekolwiek znajdziecie jeszcze ten produkt, to po prostu nie zastanawiajcie się, dziewczyny, on kosztuje dosyć drogo, bo to jest 89 zł. Tak. Ale to się wraca. Jest wydajny. Tak, jest bardzo wydajny, bo jego nie położycie też dużo. No, tak. Także ten numer jeden, ale ten też jest fajny. Dobrze, a taki drogeryjny zamiennik, bo mamy też produkt z DAW. Jeszcze mamy jeden produkt z DAW, to się za chwilkę okaże. To jest taki balsam rozświetlający. No. I ten, tego balsamu, jak go smarujesz w domu, ja go w ogóle nigdy nie widzę. Ja widzę, drobinę. Że on daje drobinę. Ale jak już wsiadam w tramwaj, w metro nawet, no. To już widać to rozświetlenie. Co mi się bardzo podoba w tym produkcie, nie wiem czy można to zauważyła, że on jest bardzo taki rzadki, że jest taki mega wodnisty, jak na balsam do... Ale fajnie się wchłania. Bardzo fajnie się wchłania. Ale na pewno wszystkie znają słuchajcie, ten produkt. Tak, dziewczyny na lato polecamy Wam go bardzo serdecznie, ponieważ jest naprawdę... Tak. To wchłanianie jest nieziemskie, no i do tego jeszcze właśnie te drobinki, które możecie zauważyć, jak pewnie jedziecie swoim pięknym autem, tak? Tak. To teraz może ja coś pokażę. Tak. Jak już powiedziałaś o tym tramwaju i o tym metrze, to ja sobie tak pomyślałam, że dobrym rozwiązaniem, słuchajcie, jest ta woda winogronowa. I tutaj to jest fajna alternatywa, bo jak ja używam na przykład tej wody termalnej, to po niej muszę się wytrzeć, prawda? I zapytałam Renaty, czy jest coś takiego, czy można się tak po prostu totalnie, słuchajcie, odświeżyć. Frania, odświeżyć się? Fajnie zaszkodzi. Słuchajcie, typ O, czyli dobry produkt, bo on jest stuprocentowo, słuchajcie, naturalny. To jest uzyskiwane z tych winogron z winobrania. I właśnie tak, na... czyli może być trochę tak. Wysokoprocentowy. No może, ale najfajniejsze jest to, że jak jest taki upał i tak dalej, prawda, gdzieś jesteśmy nawet, nie wiem, czy może w pomieszczeniu nawet klimatyzowanym i tak dalej. Miło jest się prysnąć taką mgiełką, która nas odświeży, a tego makijażu na pewno nie uszkodzi. Cena produktu to jest dość wysoka. O, tak. To jest 45 zł, może tak. Można go gdzieś znaleźć w sklepie. Może na jakiejś promocji, może coś, także Frania, podoba Ci się, to bierz. A Wam dziewczynom szczerze polecam. Dobra, teraz Ty też pokaż. To teraz ja chcę pokazać rzecz, którą to jest produkt, który zostawiłam Bożeniem. I to jest żel do mycia ciała. To nie jest ważne, czy on myje. On nawet nie musi myć za dokładnie, ale jest świetny zapach. To jest zapach dziedziusia, tak. A dziedziuś pachnie bawełną. Ja jestem po prostu zakochana w tym zapachu. To się w ogóle rzadko zdarza, bo ja mogę przeżyć cały rok na kostce DAW do mycia i też będzie dobrze. Tu jest jakby taka podwójna konsystencja żel plus oliwka, więc on powinien być trochę bardziej odżywczy. Ja tego odżywienia nie widzę, ale ten zapach dziedziusia. Ale to też jest dobry zapach na właśnie takie upały, słuchajcie, bo on jest taki neutralny, tak, delikatny. Tak. Dla mnie właśnie takim zapachem jest i bawełna, i oliwka z oliwek. To są takie dwa bardzo zbliżone zapachy, które są właśnie takie dosyć neutralne. No dobra, to ja tutaj pokazuję Wam kolejną rzecz, którą pokazywałyśmy na wyprzedaży minus 40 z Rossmana. Renata to kupiła. I tutaj muszę wyciągnąć jedno, no zmarnuję, już mi się kończą, ale... Podejrzewam, że jak tylko się schłodzi, to się wybiorę do Rossmana. Chodźcie, ja byłam trochę w szoku, bo ja myślałam, że to są takie chusteczki. Tu piszę chusteczki antybakteryjne, prawda? Dobrze tam głęboko oczyszczające i tak dalej.
Ale słuchajcie, to nic innego dziewczyny jak płatki, po prostu płatek nasączony. Ten produkt, który... Ja tak... go kupowałam, to absolutnie nie myślałam, że to są płatki. Ja byłam też w szoku, że to będą duże chusteczki, tak. Nie? I to jest fajna alternatywa, dlatego ja też to pokazuję w tych ulubieńcach, bo jeszcze na pewno większość z Was jest przed urlopem. Niestety. I po co tachać ze sobą czy płyn micelarny, czy tonik, jak można sobie zabrać takie chusteczki. Chociaż one spodobały mi się już w takim stopniu, że będę ich używała normalnie w domu, bo jest szybko, wygodnie, a naprawdę fajnie oczyszczają buzię. Także polecam szczerze, jeszcze tylko tutaj odłożę, żeby Franka się tego nie najadła i powiem tylko jeszcze jedno, że cena tego jest bardzo przystępna. Tak. Bo mówiłaś, że to jest tanie. Tak, tak, tak. Na minus 40 to było chyba, złoty 99. No także super. Więc dobra, zostajemy w temacie takich chusteczek. Produkt, którego Bożena nie cierpi, miała po prostu jeden bardzo przykry przypadek. To może ja od razu powiem, że ja sobie tym wysmarowałam ręce i tego nie róbcie. Tak, po prostu nie noście tych chusteczek nigdy w torebce, tak? Tak, potem jest szok, że co się dzieje, nie? Ja te chusteczki używam, nie mam jakiejś mocnej nadpotliwości i wydaje mi się, że do takiego osobnika, który poci się normalnie, te chusteczki są wystarczające, bardzo fajnie, bo można właśnie je zabrać gdzieś w podróż, można się przetrzeć. Za samochodem. Oczywiście nie jak na randkę, tak? Nie jak na randkę, ale jak na przykład do adwokata na rozwód, to już można się tak. Wtedy kobieta na pewno nadmiernie się poci, więc dla tych dziewczyny, szkoda, ale dla tych wszystkich rozwódek po prostu deo chusteczki. Tak. No. Nie dla, właśnie nie dla każdego pasują, bo ja jestem na tak, Bożena jest na nie. Ja jestem na nie, nie tylko dlatego, że wysmarowałam sobie tym ręce, ale jakoś pod pachami, no jak ja się tym przesmaruję, może nie wiem. Ja się nie kleję, no dobrze. Ja się kleję i dlatego chcę Wam, dziewczyny, serdecznie polecić pomadki ochronne z Adosa. Ja je kupiłam u nas w hurtowni chemicznej, dziewczyny. Za dosłownie jakieś grosiaki 3,50. Najpierw kupiłam sobie całą tą malinę, prawie już zużyłam. Kupiłam sobie czerwoną pomarańczę i czerwone winogrono. I powiem Wam szczerze, one fajnie dają taki delikatny, jak? Takie rozświetlenie. Lekkie rozświetlenie, tak. I w ogóle nawilżenie, fajne są. Nawilżenie, odżywienie, tak. Tak. Super. I powiem Wam szczerze, że teraz jak jeszcze byłam w naturze, to kupowałam, wiadomo, Nivea, inne, które są dostępne w naturze, dość drogie. A ta 3,50 i ja jestem zadowolona. Tak, takie zwykłe pomadki, czyli zwykłe pomadki, pomadki z Nivea to jest chyba coś 8 czy 10 złotych. 8 do 10 złotych, a w ogóle już jestem totalnym przeciwnikiem tych pomadek ochronnych w tych słoiczkach, bo na przykład lato, łapy spocone, wszystko się lepi, ktoś sobie marzy paluchem, więc dla mnie to jest takie anty. A te są fajne, owocowe i naprawdę szczerze Wam, dziewczyny, polecam. Dobrze, to ja chcę pokazać teraz odżywkę do włosów i to będzie odżywka drogeryjna DAF z tej serii Oxygen, czyli tak jakby z zawartością jakiegoś tlenu, coś takiego. Widziałaś pewnie reklamę, ja też ją widziałam raz. Dlaczego kupiłam ten produkt? Nie kupiłam go w ogóle na ślepo. Kupiłam go z polecenia, jeżeli chodzi o wizerz, bo tam najczęściej jakby czerpię wszystkie swoje informacje na temat kosmetyków. To jest suflet. Pierwsza rzecz, którą muszę Wam powiedzieć o produktach DAF, to jest to, że ja niestety w większości z nich mam uczulenie. I to jest uczulenie, które występuje na skroniach i mam takie płaty skóry, które schodzą dziwnie i to jest tak nieprzyjemne, w ogóle coś takiego podobnego do łupieżu, ale nie nazwałabym tego łupieżem. Jest to chyba jakiś rodzaj po prostu uczulenia na któryś ze składników. Na szczęście w tym przypadku to uczulenie jeszcze się nie pojawiło. Co jest fajnego w tej odżywce, to, że nie przetłuszcza mi włosów, nie obciąża ich też. Jeżeli chodzi o taki efekt uniesienia czy większej objętości, to tutaj bym się też nie nastawiała na jakieś nie wiadomo co, bo ja dzisiaj przynajmniej nie mam naleśnika, tak? Ja w ogóle nie lubię typu naleśnika na głowie, czyli takich po prostu tak ulizanych włosów. Tak? Ale ja dzisiaj tak mam, bo nie chciało mi się na tą szczotkę i tylko sobie przeprostowałam. Więc ten suflet jest jak najbardziej do polecenia. Nie odżywia bardzo mocno, ale to chyba nie jest jego zadanie, bo po pierwsze to jest i rozczesywanie, i jakieś takie właśnie trochę nawilżenie tych włosów. Więc już się rozgadałam, kosztuje 20 zł i jeżeli ktoś ma problemy właśnie z wypuszczaniem się włosów, to polecam go właśnie jako taką odżywkę. Dobra, i teraz naprzemiennie, czyli teraz moja kolej dziewczyny. Tak, bardzo fajna rzecz. Czyś telefon dzwoni? To mój pewnie o okulary. Dobra. Ja Wam powiem tylko tyle, tak muzyki Renata sobie pójdzie, bo temat jest jej bardzo obcy, dziewczyny, chodzi o hybrydy. Ja tak oglądam YouTube'a, oglądam i wszystkie semilak, więc jedna z Was w komentarzach powiedziała, że one nie są do końca kryjące i że nie jest zadowolona. I ja tą swoją decyzję o zakupie na trochę wstrzymam, ale mówię, dobra. Wzięłam sobie, słuchajcie, chyba 8 kolorów, znaczy w sumie 10, bo tam z topem i z bazą.
Jeszcze do tego mam biały, którego tutaj nie wzięłam. Nie będę się rozczulała nad kolorami, które wybrałam, ale tak po waszych filmikach, czyli dziewczyn, które kręcą, wybrałam sobie te, które pojawiają się najczęściej. I powiem wam szczerze, jestem przeszczęśliwa, że się zdecydowałam. Hybrydy są rewelacyjne, świetnie utrzymują się na, powiem wam, na paznokciach naturalnych, na żelach również. Ja sama w tej chwili mam na naturalnych pomalowane kolorem 0,56, będę domawiać tych hybryd. Także dziewczyny, te, które chcecie się zdecydować na takie samodzielne malowanie hybryd, czy nie wiecie, jaką firmę sobie wybrać, tego Semilaka mogę polecić z naprawdę czystym sumieniem. Rewelacja. Nie rozumiem dziewczyny, która pisała mi, że gdzieś tam te krycie nie jest zupełne i tak dalej. Przecież zawsze możemy sobie tą cienką warstwę białego i wtedy ten kolor już jest naprawdę rewelacyjny. Także super, super. Dobrze, to ja chciałam tylko, bo przed chwilą znalazłam. Tak. Tusz. Pokazywałam ten tusz w tamtych ulubieńcach. To jest taka maskara złota Volume Celebrate, coś takiego z Eveline. Słuchajcie, jestem nadal w szoku, ona nadal fajnie się sprawdza. Ja może nie jestem mistrzem malowania i tuszowania rzęs, ale bomba. Bomba. I teraz jeszcze jeden produkt. I jeszcze też mam jeden. Tak, ja chciałam powiedzieć, że przyniosłam buty i tutaj widziałam, że Franka po prostu chciałam je pokazać w ulubieńcach, bo mimo, że to są ulubieńce kosmetyczne, chcę pokazać te buty, ale jeszcze Sensuala żel do golenia, to jest z mojej firmy. Powiem tak, ja jestem takim leniwcem i ostatnio goliłam na różne żele, takie i na kostkę daw nogi i słuchajcie, zaczęło mi się dziać coś takiego jak zapalenie mieszków włosowych. Ja widziałam, moja koleżanka przez całe wakacje któregoś roku, powiedzmy to kilka lat temu, właśnie miała takie zapalenie mieszków włosowych, nie ma nic gorszego naprawdę, bo trzeba chodzić albo w dresach, albo w długich spodniach, bo wygląda to bardzo źle. I ja się opamiętałam, wzięłam z pracy właśnie ten żel do golenia i tu zdradzę wam taką firmową tajemnicę, że ten z miodowego melona jest znacznie lepszy od tego z rubiankiem. Nie wiem, i klienci, i w ogóle pracownicy firmy Joanna też to potwierdzają, więc jeżeli będziecie kupowały i będziecie się zastanawiały nad tym, to weźcie koniecznie właśnie ten. I on, nie wiem ile kosztuje, ale... 8,99. Tak, ale jest bardzo wydajny. I właśnie ta skóra jest bardzo gładka, niepodrażniona, niezależnie od tego, jakiej maszynki używam, jestem z niego bardzo zadowolona. Dobra dziewczyny, ostatnia rzecz, którą ja wam chciałam pokazać, to są worki na śmieci. Przepraszam, nie mam tutaj po prostu tego opakowania papierowego, bo zwyczajnie się cię wyrzuciłam, ale znalazłam te worki w Kauflandzie i one pachną lawendą i nie wiem, mi się to podoba, możecie mnie tu skrytykować, ale mi się to podoba, że wiadomo, że no moje śmieci śmierdzą śmieciami jak zwykle, prawda? Trzeba teraz szczególnie regularnie wynosić często, jak jest ciepło. Ale powiem wam szczerze, że mi się podoba ten zapach lawendy, bo nawet gdzieś jak trzymam w szafce, nawet tak te worki, jak wrzucam śmieci, no trochę czuję tą lawendę. Także jeżeli już mamy pakować śmieci, to czemu nie fajne fioletowe worki i do tego jeszcze pachnące lawendą. To tak z tego mojego kącika domowego i tylko tyle mogę wam z kącika domowego takiego pokazać, bo nic nowego, fajnego nie znalazłam, ale liczę na to, że jak na coś fajnego traficie właśnie do kuchni czy do domu, takiego wiecie, do prania i tak dalej, to napiszecie mi w komentarzach, bo ja bardzo na to liczę. Dobra. Tak, a można będzie mogła przetestować i pokazać. Mhm. Mimo, że to są ulubieńcy kosmetyczne, chciałabym pokazać buty, bo buty są moim naprawdę dużym faworytem tego miesiąca i nosiłam je praktycznie cały czas. Jakby policzył, to pewnie wszystkie dni miesiąca, oprócz tych chłodniejszych, ale boję się, bo jest tu... Dawaj, biorę psa. Franka. Łapię Frankę. I to są buty, których niestety nie kupicie stacjonarnie. Ja pokażę wam je oczywiście na przebitce. Frania też je pokochała, bardzo lubi tutaj szczególnie te paseczki wzdłuż buta. I to są buty z Miulka, kupione na Zalando za 99 zł. Uwielbiam je, one tak pięknie lśnią, naprawdę są cudowne, wygodne, przewierne. Można się dzisiaj męczyła w trampkach, niestety, a ja tak. Właśnie w swoich... Ja nie mam klapek, no. Nie mam klapek, muszę sobie kupić klapki. I też od razu powiem, że mam dwie pary tych butów, bo takie lubię i podejrzewam, że w następnym roku też będę chciała je nosić, a boję się, że może ich już nie być. To by było na tyle. Tak, to kończymy. Właśnie powiedziałam na koniec, że muszę sobie kupić dziś klapki, słuchajcie. Później jak się może trochę... Nie, nie ochłodzi się. Nie. Dzisiaj nie. W następnym sezonie. Dobrze, to także co? Z gościnnie z Franką, która tutaj po prostu szalała na to. Kurde, ja myślałam, że ona jednak usiądzie i będzie taka grzeczna, a nie udało się. Nie. Także tak, chyba wszystko wam polecamy, tak. To czego... Subskrybujcie, kciukujcie ten kanał, będzie nam bardzo miło, żebyśmy mogły na was nagrywać jeszcze przynajmniej przez 50 lat ulubieńców, co? Tak. Tak, słuchaj, najlepsza to jest ta endoproteza z tej firmy. Używajcie, kochane!
pa. Pa, pa.